Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wielki pająk. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda zbierali kolorowe liście w lesie, gdy nagle usłyszeli płacz. Słyszysz to, Bartku? Zapytała Basia. Tak, ktoś płacze w jaskini. Przyjaciele bali się, ale wchodzili coraz głębiej do ciemnej jaskini. Wtedy zobaczyli, skąd dobiegał hałas. Malutki żuk siedział i płakał. O rety, co się stało, żuczku? Dlaczego płaczesz? Zgubiłem się w tamtej ciemnej jaskini i nie umiem stąd wyjść. Jak ja znajdę drogę do mojego małego domku? Jak się nazywasz? Zapytał Bartek. Robert? Nie płacz, Robercie. Pomożemy ci wrócić do domu. Powiedziała Basia i przytuliła małego żuczka. Nagle z wnętrza jaskini dobiegł przerażający dźwięk. Nie wiadomo skąd pojawił się wielki zły pająk i zaczął krzyczeć na przyjaciół. Kto mnie obudził? I co robicie w mojej jaskini? Uciekajmy! Krzyknął Baltazar. Wszyscy zaczęli biec. Schowajmy się tutaj, powiedziała Basia. I wszyscy ukryli się za kamieniem. Na szczęście pająk ich nie zauważył. Ale wtedy Robert zaczął płakać. I pająk znalazł kryjówkę przyjaciół. Bartek, Basia, Robert, Baltazar i Matylda biegli co sił w nogach. Ale orety! Baltazar potknął się o kamień. Wielki pająk zbliżył się do nich. Bartek wziął patyk i odważnie stanął w obronie przyjaciół. Uciekaj, wstrętny pająku! Pająk skupił uwagę na Bartku, gdy Baltazar i Matylda owinęli mu nogi kawałkiem pajęczyny. Basia zaopiekowała się malutkim żuczkiem. Mamy cię teraz! Krzyknął zwycięstko Baltazar. Pająk próbował się wyswobodzić, ale nie był w stanie. Wtedy zaczął płakać. Nie chciałem was skrzywdzić. Nigdy wcześniej nikogo nie skrzywdziłem. Byłem zły, bo mnie obudziliście. Proszę, uwolnijcie mnie, a wyprowadzę was z jaskini. Obiecujesz, że nas nie skrzywdzisz? Zapytał Bartek. Tak, obiecuję. Wskoczcie mi na plecy, zaniosę was do wyjścia. Wszyscy usiedli pająkowi na plecach i wkrótce byli na zewnątrz. Musimy się pożegnać. Proszę, odwiedźcie mnie jeszcze. Dziękujemy za pomoc. Powiedziała Matylda. Robert zasnął w ramionach Basi. Co z nim zrobimy? Zastanawiała się Basia. Zbudujemy mu wózek. Zaproponował Bartek. I wszyscy zabrali się do pracy. Ze skorupki kasztana zbudowali wózek. Koła zrobili z małych żołędzi. Ale gdzie on mieszka? Ja wiem. Powiedziała Matylda. Mały żuczek przespał całą drogę do domu. Ojej, mój mały domek! Przywieźliście mnie. Bardzo wam dziękuję. Dobranoc, Robert. Słodkich snów. I nigdy więcej nie wchodź sam do jaskini, bo znowu się zgubisz. Powiedzieli Bartek i Basia. Potem uściskali Roberta.
czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się. Żółta Biedronka. Wiosna nareszcie przyszła. Biedronka Basia zdecydowała, że czas najwyższy zrobić porządek w ogródku. Z szafy wyjęła szpadel i grabie, a na głowę założyła śliczną czapeczkę. Ledwie wyszła z domu, gdy usłyszała, że ktoś jęczy. Krzyś! Masz złamane skrzydło! Zauważyła mała Biedronka. Słońce zaświeciło mi prosto w oczy i uderzyłem w drzewo. Bardzo mnie boli! Odpowiedział kanarek. Wtedy pojawili się Bartek i Staś. Staś, pobiegnij po doktora Sowę. Krzyś złamał skrzydło, powiedziała Basia. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. To bardzo poważne złamanie, powiedział z powagą. Delikatnie obwiązał bandażem złamane skrzydło kanarka. Wiesz, Basia, pewnego dnia powiedział Krzyś, na wyspie, z której pochodzę, też mieszka mała Biedronka. Naprawdę? Też jest czerwona w czarne kropki? Zapytała radośnie Basia. Jak ma na imię? Nazywa się Kasia. Nie jest czerwona, lecz żółta, ale kropki ma czarne, tak jak ty. Jest bardzo podobna do ciebie. Może polecisz ze mną do niej, gdy moje skrzydełko będzie zdrowe. To wspaniały pomysł. Czy Bartek może polecieć z nami? Oczywiście. Na moich plecach wystarczy miejsce dla was obojga. Kilka dni później doktor Sowa odwiedził rannego kanarka. Z radością stwierdził, że skrzydełko Krzysia jest jak nowe. Kanarek podziękował sobie za pomoc. Posadził Bartka i Basię na grzbiecie i poleciał na swoją wyspę. Wkrótce lecieli nad dużym jeziorem, na środku którego znajdowała się mała wyspa. Widzicie ją? Lecimy na tę wyspę. Moje gniazdo jest na czubku najwyższego drzewa. Trzymajcie się mocno, będziemy lądować. Krzyś wylądował idealnie. Bartek i Basia mogli zejść na ziemię. Nie złapiecie mnie! Zawołała Biedronka w pomarańczowej sukience. Krzyczała do małych pcheł, które ją goniły. Uważaj! Zawołała Basia, ale Biedronka wpadła na nią. Bardzo przepraszam, nie chciałam cię przewrócić. Nazywam się Kasia, a ty? Ty jesteś Kasia! Przylecieliśmy do ciebie! Jestem Basia! Pokonałam daleką drogę, żeby poznać moją kuzynkę. Kuzynkę? Zapytała Kasia z uśmiechem na ustach. Tak, ale masz czarne kropki, ale nie jesteś czerwona tak jak ja, tylko żółta. Masz rację, powiedziała żółta Biedronka. Chodź, pokażę ci mój domek, zaproponowała Kasia. Gdy tylko zobaczyli domek, Bartek i Basia zaczęli się śmiać. Mój domek wygląda tak samo, tylko że jest czerwony. Bartek, Basia i Kasia wybrali się na długi spacer po wyspie. Tam jest sosnowy las z małym strumikiem po środku. Sami zbudowaliśmy most, z dumą wyjaśniła Kasia. A co jest na środku łąki? Wygląda jak zjeżdżalnia. Bo to jest zjeżdżalnia, ale taka wyjątkowa. Chodźcie, pokażę wam. Czy ja też mogę zjechać? Oczywiście, że możesz. Za mną, powiedziała Kasia i zjechała na sam dół. Bartek, Basia i Kasia bawili się na zjeżdżalni, aż zaczęło robić się ciemno. Zrobiło się późno. Chodźcie, zabiorę was do domu, powiedział Krzyś. Basia i Kasia wymieniły się czapeczkami. Szczęśliwej drogi, życzyła im Kasia. Odwiedźcie mnie kiedyś. Było już bardzo późno, gdy Krzyś wylądował przed domkiem Basi. Księżyc świecił, a niebo pełne było błyszczących gwiazd. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisklęta kanarka. Pewnego dnia kanarek Krzyś poznał Klaudię. Ptaszki zakochały się w sobie. Klaudia mieszkała na dębie blisko domku Basi.
para postanowiła zbudować gniazdo na najpiękniejszej gałęzi. Bartek i Basia przyglądali się pracy z dołu. Zobacz, Klaudia siedzi w gnieździe od wielu dni. Myślisz, że jest chora? Zapytał mały ślimak. Nie, Bartek. Jestem pewna, że wkrótce złoży jajka i kanarki i doczekają się piskląt. Powiedziała uradowana Basia. Jajka? Pisklęta? Bartek był zdezorientowany. Oczywiście. Klaudia złoży w gnieździe jajka i będzie się nim opiekować, aż wyklują się pisklęta. Powiedziała Biedronka. Kilka dni później Klaudia podniosła się, żeby uporządkować gniazdo. Bartek zauważył 3 małe jajka. 3! Będą 3 pisklęta! Z radością oznajmił Bartek. Pewnego dnia usłyszeli ćwierkanie dobiegające z gniazda. Hurra! Pisklaki się wykluły! Wyjaśniła Basia i mocno uściskała Bartka. Możemy je zobaczyć? Podekscytowana Basia zapytała Krzysia. Oczywiście, że możecie, ale bądźcie ostrożni, są jeszcze bardzo malutkie. Odpowiedział dumny tata. Krzyś zaprosił Basię i Bartka na swoje plecy, po czym poleciał do gniazda. Są śliczne! Szepnęła Basia. Ślimak i Biedronka ostrożnie pogłaskali małe kanarki. Młode kanarki rosły bardzo szybko. Wkrótce mogły zacząć lekcje latania. Klaudia była ich nauczycielką. Z każdym dniem szło im coraz lepiej. Musimy lecieć po jedzenie, bądźcie grzeczni. Powiedział pisklętą Krzyś. Nawet nie myślcie o lataniu bez nas. Wciąż jesteście bardzo mali. Dodała Klaudia. Ale najmniejsze z piskląt było dość niegrzeczne. Nieprawda! Potrafię świetnie latać. Nie będę czekał na rodziców. Powiedział i wyskoczył z gniazda. Nie wolno! Nie wolno! Ćwierkały pozostałe pisklęta, ale nie mogły powstrzymać brata. 2 pisklęta nerwowo skakały wokół gniazda, gdy nadlecieli ich rodzice. Nasz braciszek poleciał! Płakały. O, Rety, on jest za mały. Mogło go spotkać coś złego. Płakała Klaudia. Bartek i Basia usłyszeli hałas i ruszyli na poszukiwania niegrzecznego pisklaka. Szukali go wszędzie. Na wzgórzach, w górach, przy jeziorze, w lesie i na łące. Ale nie znaleźli małego kanarka. Jak go znajdziemy w ciemnościach? Zapytała Klaudia i zaczęła szlochać. Ale wtedy na niebie pojawiły się małe światełka. To świetliki przybyły z pomocą. Potrafimy świecić w ciemnościach. Pomożemy wam! Powiedziały. Tam jest! W krzakach! Krzyknął nagle Bartek. Wszyscy pobiegli w stronę krzaków. Mały kanarek zasnął. Był wyczerpany i zmarznięty. Klaudia wzięła go na skrzydła i radośnie uściskała. Znaleźliśmy cię. Musisz zawsze słuchać rodziców, powiedział Krzyś. Klaudia poleciała do gniazda z pisklęciem na plecach. Świetliki tańczyły wokół nich jak gwiazdy na niebie. Rodzina kanarków wkrótce znowu była w gnieździe. Dobranoc, maluszki, szepnęła Klaudia, a potem wzięła dzieci pod swoje skrzydła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Teatrzyk kukiełkowy. Pewnego słonecznego poranka Bartek mocno zapukał do drzwi Basi. Dziś występ teatrzyku kukiełkowego. Chodźmy powiedzieć o tym Matyldzie Jedkowi. Bartek i Basia dotarli najpierw do domu Matyldy. Obudź się, Matyldo! Pchły przygotowują teatrzyk kukiełkowy. Królewnę Śnieżkę! Mali przyjaciele następnie zatrzymali się przed domkiem Edka. Edek,
wybierasz się z nami na przedstawienie? Ale Edek nie otworzył drzwi. Edek, szybciej, bo się spóźnimy! Zawołał Bartek, ale odpowiedzi nadal nie było. Matylda delikatnie nacisnęła klamkę i wsunęła głowę do środka. Nadal jesteś w piżamie? Marudził Bartek. Ubieraj się i to szybko! Nigdzie nie idę. Mam pogryziony cały brzuszek, to strasznie spędzi. Szlochał Edek. Mogę zerknąć? Zapytała Basia. Nikt się nie pogryzł. To ospa wietrzna. Mała Biedronka powiedziała swojemu choremu przyjacielowi. Nie ma się czego bać. Ja już chorowałam na ospę i cała byłam w kropkach. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Basia. On będzie wiedział, co zrobić. Wkrótce przybył doktor Sowa i dobrze przyjrzał się Edkowi. To zdecydowanie ospa wietrzna. A ospa to choroba zakaźna. Obawiam się, że nie pójdziesz na przedstawienie. Zakaźna? Czy to znaczy, że Bartek, Basia i Matylda mogą się ode mnie zarazić? Nie martw się. Na ospę wietrzną choruje się tylko raz w życiu. Twoi przyjaciele mieli ją w zeszłym roku. Nie możesz się drapać. Będą kolejne przedstawienia Teatru Kukiełkowego, zapewnił przyjaciela Bartek. Nie martw się, wkrótce wyzdrowiejesz, uśmiechnęła się Basia. Basia, Bartek i Matylda pożegnali się z przyjacielem i szybko poszli zobaczyć teatrzyk. Przedstawienie zaczynało się już na łące. Aktorami było 5 pcheł. Wkrótce kurtyna się rozsunęła i zaczęło się przedstawienie. Przyjaciele obejrzeli przedstawienie, a po jego zakończeniu zaczęli głośno klaskać. Pchły wyszły zza sceny i ukłoniły się publiczności. Szkoda, że Edek nie mógł iść z nami, powiedziała ze smutkiem Basia. Przedstawienie na pewno by mu się spodobało. A może przygotujemy nasze dla niego? Nagle zaproponowała Basia. Basia, to świetny pomysł, powiedziała Matylda. Przyjaciele szybko zabrali się za przygotowania. Matylda narysowała krasnale, Basia królewnę Śnieżkę i księcia, a Bartek straszną królową. Następnie wycięli postacie i przykleili je do patyków. Gdy byli już gotowi, poszli do domu Edka i zapukali w okno. Mały żuk otworzył je i wyjrzał na zewnątrz. Czas zacząć przedstawienie! Ogłosił Bartek i przyjaciele zaczęli występ. Powiedział Edek. Nikt nie ma lepszych przyjaciół. Doktor Sowa wrócił 10 dni później. Wszystkie kropki na brzuszku Edka zniknęły.